Siemano, siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i witam was na głównym kanale. Dzisiaj pojawił się odcinek na plusie, również z Palionowa, więc jeżeli ktoś nie widział jeszcze tego odcinka, to zapraszam was bardzo serdecznie, ponieważ ten odcinek już tam sobie siedzi i można go w każdej chwili obejrzeć. Link oczywiście w opisie. Zanim rozpoczniemy odcinek, to możecie zostawić tutaj łapkę w górę i zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są tutaj codziennie o 19:19, więc myślę, że warto. Dobra, słuchajcie, jestem oczywiście u siebie na chacie, ponieważ słuchajcie, dzieją się niesłychane rzeczy. Patrzcie to. Ja wychodzę sobie na odcinku na plusie to było, więc jeżeli ktoś nie był tam, no to powinien to zobaczyć. Wychodzę sobie z mojego domku i widzę taką tabliczkę, nie? To jest przesada, okej? Milki zaczęła sobie przypominać o wszystkim, co się działo na Palionowie dwójce, na po prostu na poprzednich Palionowach. Przypomniała sobie o wszystkim, po prostu pamięć jej wróciła. I przypomniała sobie o dzieciach, które się nie urodziły, nigdy nie było tych dzieci. I nie wiem, o co ona chodzi, ona szuka tych dzieci, ona sobie coś uroiła, że one są, mimo że ich nigdy nie było. I nie wiem totalnie, co mam z tym zrobić, ponieważ, no, jest to totalnie dziwne. I po pierwsze, z jednej strony, wydaje mi się, że jakby ona powinna sobie przypomnieć. Mam wrażenie, że nie przypomniała sobie wszystkiego, może tak to powiem. Wydaje mi się, że... O kurczę, tutaj jeszcze mnie jakiś torturujesz, wariacik. Dobra, tutaj już spokojnie cię lecę, dobra. Wydaje mi się, że ona sobie nie przypomniała o wszystkim, ponieważ gdyby pamiętała o wszystkim, to by wiedziała, że te dzieci się nie narodziły. Ona szuka ich, ona sobie coś uroiła, że one... No ile was tu jest? Co to ma być? Co to jest za jakiś tutaj, prawda, atak na mnie? Skąd wy się bierzecie? Dobra, ona sobie coś uroiła po prostu. Nie wiem, o co jej chodzi, więc ja te tabliczki wszystkie niszczę. Mnie to nie obchodzi. Ja tutaj widziałem już kolejne gdzieś. Tutaj są kolejne tabliczki. Nie ma takiej możliwości, nie będzie tutaj wisieć. Tych dzieci nigdy nie było i nie wiem, o co jej chodzi, dlaczego ona je szuka. To jest dla mnie totalnie chore, więc jakby nie wiem, co mam z tym zrobić totalnie. Przeprosiłem ją, ona nie wiem, to, co totalnie z tym zrobiła, czy cokolwiek z tym zrobiła i tak dalej. Tam sobie Dave, prawda, truchta. To nie ma znaczenia totalnie, ale te tabliczki, no nie mogą tutaj wisieć. No ja nie wiem, czy tutaj gdzieś jeszcze powiesiła. Mam nadzieję, że nie, bo to kurczę wstyd. To już jest wstyd, naprawdę, żeby takie tabliczki rozsyłać. Jeszcze drzwi ma otwarte na chatę, także może ich ktoś wejść i okraść ją. Nie, ja się zamknę. I ja dobroduszne serce w tym momencie, nie? Zamknąłem drzwi osobie w potrzebie, bo Milki na serwerze, jak widać, nie ma. Jest masa innych osób, ale no... Milki nie ma, więc ja tutaj, prawda, musiałem chronić jej dom, bo był w niebezpieczeństwie. Ale to nieważne, słuchajcie, ja nie wiem totalnie, co mam o tym myśleć, jest to totalnie dziwaczne. W każdym razie, chciałem wam pokazać coś, co zrobiliśmy na plusie, ponieważ to myślę, że warto zobaczyć. Tutaj, prawda, pięknie takie pomieszczenie zrobiliśmy na plusie. Tutaj w tym miejscu będą wieśniaki, będziemy sobie, prawda, expić. Będziemy sobie tutaj, prawda, zdobywać najlepsze enchanty, takie jak mending, czyli naprawa. Więc wydaje mi się, że spoko. Dodatkowo patrzcie, tego nie pokazałem na plusie, a patrzcie, co tutaj mam. Wyrosły mi świecące jagody, bardzo fajne. Wydaje mi się, że tutaj one oczywiście pasują, więc mamy już zagospodarowane to przejście. Mamy zagospodarowane to przejście. Teraz trzeba jeszcze zagospodarować to przejście, ale wydaje mi się, że to będzie wyjątkowe, bo to przejście będzie prowadziło na piętro wyżej. Zrobimy piętro wyżej, bo już piętro niżej też mamy. Jest tutaj, tak to wygląda, więc wydaje mi się, że już piętra niżej nie będziemy potrzebować, aczkolwiek można by było zejść jeszcze niżej. Ale tutaj mamy tych donatorów oczywiście wspierających i tak dalej. Oczywiście to tutaj jest i nigdy tutaj stąd nie zniknie. A dodatkowo patrzcie to, uwaga, pum! Mamy to działająca, prawda, wymiana na zbroję. Tutaj możemy mieć, prawda, super fajną zbroję. Ja sobie oczywiście tą póki co założę, tak, żeby wiecie. Nie chcę używać póki co diamentowej zbroi, no bo po prostu nie mam jeszcze wszystkich enchantów, które bym na tych chciał mieć. I jeszcze dodatkowo muszę wam jedną rzecz pokazać, którą pokazałem na plusie i obiecałem, że pokażę ją tutaj na głównym. Więc uwaga, przygotujcie się, ponieważ będę wam coś pokazywał. Tutaj mam tajną bazę. Otwieram coś takiego, znaczy tajną bazę. Skrzynkę po prostu z najdroższymi itemami w tym miejscu. Ona się pięknie rozsuwa, więc nikomu nie mówcie o tym, że tutaj cokolwiek takiego jest, bo to są najcenniejsze rzeczy. Dodatkowo mam tutaj kill off z efficiency 4, unbreaking, czyli wydajność 4, niezliczalność 3. I mieć sharpness, unbreaking i fire aspect. Ale słuchajcie, bardzo ważna sprawa, którą muszę zrobić na dzisiejszym odcinku, bo ja nie wiem, co mam zrobić z Milki. Ja totalnie, ona oszalała, więc ja po prostu będę dzisiaj rozmawiać o tym. Totalnie nie wiem, co mam z tym zrobić. Ja muszę się skonfrontować, w ogóle się spotkać, pogadać z nią, no bo to, co się dzieje, jest totalnie chore, totalnie dla mnie niezrozumiałe, więc ja totalnie nie chcę na razie podejmować żadnych decyzji, póki się z nią nie spotkam, póki ze mnie pogadam i tak dalej, więc ja muszę na pewno na to, że tak powiem, poczekać, więc ja dzisiaj chciałbym zająć się inną rzeczą, a mianowicie chciałbym znaleźć name taga. Z tego powodu, że potrzebujemy name taga tam do tego zombiaka, który po prostu musi tam być. Tam, wiecie, ja już to tłumaczyłem na plusie, jeżeli ktoś nie wie, jak działa, prawda, to ten cały mechanizm, to zapraszam na plusa, ponieważ tam oczywiście jest to wszystko wytłumaczone, potrzebujemy name taga, to jest bardzo ważne, a ja nie mam name taga, ale uznałem, że pójdę do kopalni. Tutaj jest taka kopalnia ta nasza serwerowa, do której można, prawda, sobie szybko zejść i po prostu możemy znaleźć tam jakiś, że tak to ujmę,
jakby to powiedzieć, nie mam w ogóle żadnych itemów, ale to już nieważne. Tam możemy znaleźć jakieś spawnery, a to by nam się mega przydało, bo gdybyśmy mieli spawner, no to dzięki temu znajdziemy name taga. Przynajmniej mam nadzieję, powinien być jakiś name tag w spawnerze. A w kopalni może ich być sporo, tylko teraz które przejście wybrać. Dobra, obojedne. Idziemy tutaj. Więc musimy przejść, idziemy gdzieś tam dalej, aż dojdziemy do jakiejś kopalni. Ewentualnie będziemy się kopać jeszcze przed siebie, jeżeli tam nic nie będzie na końcu. A tam widzę, że chyba nic nie ma, więc będziemy się kopać albo gdzieś w bok. Ja za bardzo nie wiem, wiecie, dokąd te kopalnie prowadzą, ale wydaje mi się, że coś tutaj powinniśmy znaleźć. Przynajmniej jakikolwiek spawner. Liczę na spawner, bo w spawnerze będzie najłatwiej znaleźć name taga tak naprawdę. I wydaje mi się, że to nam bardzo pomoże, a ten name tag jest nam bardzo potrzebny. Mógłbym się z innymi handlować. Ale wszyscy by się pytali, po co ci ten name tag, o co ci chodzi i tak dalej. I bez sensu. Czy tutaj jest jakieś przejście? Co tutaj jest? Tutaj chyba niespecjalnie, czekajcie, o co chodzi. Tu jest jakaś kopalnia. Ej, dobra, wychodzimy tutaj, wychodzimy tutaj. Czekajcie, wykopię sobie tym kilofem. Dobra, jesteśmy w jakiejś kopalni. O kurczę, dobra, jakie tu jest lawa. Dobra, nigdy tu jeszcze nie byłem. Okej, okay, co to jest? Dodatkowa... Nie widzę, co tam pisze. Dodatkowa farma owiec? O co chodzi? Jeszcze raz to widzę. Ej, dobra, wariaciku. Dobra, chciałem go spalić, ale niestety zginął szybciej niż zdążył się spalić. Dobra, wyjdźmy tutaj na górę. Czy ja chcę patrzeć, co to jest za farma owiec? Chyba mnie to nie interesuje, co to jest za farma owiec. Nie wiem dlaczego... one są ogolone, bo trawa nie rośnie tam. Okej, czyli ktoś totalnie zwalił farmę owiec. No ale dobra, nieważne. To póki co... O nie, tutaj jest szkielecik. Dobra, teraz tak, trzeba go jakoś ominąć tutaj sympatycznie. Więc ominimy go. Wow, strzela do mnie. Ej, ile tu jest żelaz... Spawner! O nie, dobra, czekajcie. O, jest name tag. Dobra, bierzemy to. Bierzemy... Wracam stąd. Zostaw mnie. Tutaj jeszcze jest to, bierzemy to. Ej, ale farta mam, co jest grane? Czekajcie, nic nie widzę. Tu musimy przejść, dobra, przechodzimy tutaj, schodzimy. Dobra, już chciałem mówić, że bez żadnych zadanych obrażeń udało mi się przejść, ale jednak mi się nie udało. Ej, dobra, nie wiem, co się wydarzyło w tym momencie, mamy name taga w tak krótkim czasie, naprawdę. Dobra, bierzemy pochodnie w drugą łapę. Czy ja tutaj chcę... Jak ta kopalnia wygląda? Ale tu jest masa pochodni, więc wydaje mi się, że tutaj była Milki. Więc raczej diamentów tutaj żadnych nie ma, więc może sobie to darujmy. Ej, dobra, to ja wracam z powrotem na chatę. To ja tutaj nie siedzę w ogóle, to bez sensu, bo ja już mam to, co chciałem, nie? Więc w sumie to super. Teraz to jedyne, co trzeba zrobić, to zdobyć zombiaka, więc mam nadzieję, że jest noc. Jeżeli jest noc, to byśmy to zrobili już dzisiaj i byśmy zdobyli tego zombiaka. No ja miałem w ogóle rozmawiać z wami na temat tego, co Milki odwala. Mi się totalnie nie chce na ten temat rozmawiać, bo ja jestem w szoku totalnie, co się dzieje z nią. Ona po prostu ubzdarała sobie jakąś głupotę w głowie i po prostu, wiecie, teraz, no niestety, nic tutaj, że tak powiem, w tym temacie nie zrobimy. Ja muszę przede wszystkim z nią porozmawiać i tak dalej, nie? Dobra, jestem na chacie. Teraz potrzebujemy tylko... No niestety nie ma nocy, jest niestety dzień, więc kurczę, nic tutaj w tym temacie nie zrobimy na razie. Ale mamy name taga. Możemy go jakoś nazwać, ale wiecie co? Na razie go nie nazywam. Po prostu niech sobie jest ten name tag. Ja jakoś muszę wymyślić jakąś nazwę dla niego. W sensie, żeby nazwać jakoś ten name tag. Oczywiście odkładamy go w najcenniejsze miejsce. To tutaj musi być schowane oczywiście konkretnie tutaj. A zbroje te dla konia to jest totalnie bez sensu rzecz, więc może tego raczej tam nie będę chować. To schowamy sobie normalnie tutaj, gdzie jest reszta zbroi, a przynajmniej gdzie powinna być reszta zbroi. Ale oczywiście nie mam. A, mam jeszcze żelazo i mam co to jest? To jest żelazo i złoto. Dobra, uwaga, to możemy też odłożyć sobie... możemy to przepalić zresztą. Dobra, przepalamy to. I odkładamy oczywiście tutaj całe złoto. Ojej, ile ja mam tego złota. Dobra. Mega. Okej, czyli jestem ogólnie przygotowany. Mamy też tą płytę muzyczną, więc fajnie. Możemy to oczywiście to wszystko zostawić i będzie bardzo fajnie. Dobra, no to co? Wydaje mi się, że jest wszystko gites, tak jak powinno być. No i co? No i wracając do tematu Milki, no to widzowie, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić, ja nie wiem, co ja mam o tym sądzić, w ogóle nie wiem, co mam o tym myśleć, więc po prostu napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym sądzicie i jak to z waszej strony wygląda, no bo powiem szczerze, jak to wygląda z mojej. Ja ogólnie sobie wiele razy kręciłem beczkę, zabierając jej zbroję i tak dalej, ale to były tylko i wyłącznie żarty. I oczywiście nigdy jej tego nie zabrałem, zawsze jej to oddawałem i no nie było z tym problemu, nie? Więc jakby nie rozumiem, dlaczego był ten problem. A ona, odkąd odzyskała pamięć, ma jakiś problem do mnie. Jest jakaś taka strasznie nerwowa i mega mi się to... Jakby jest to męczące, może tak powiem. Jest to męczące zdecydowanie, że ona jest taka nerwowa. I totalnie tak nie powinno być, mi się wydaje. No ale no co ja mogę, że tak powiem, widzowie, nie? Zbiorę sobie jedynie te świecące jagody, bo to jest wszystko, co ja mogę zrobić w tym temacie. No i wydaje mi się, że po prostu... Nie wiem, musieli to przejść, czy coś takiego, no bo szczerze, to ja sobie nic nie zrobię w tym temacie. Nawet nie mam co, szczerze, ja nie wiem.
Możecie mi napisać, co mógłbym zrobić w tym temacie, żeby, nie wiem, polepszyć, że tak powiem, nasze relacje, ale no, to szczerze mówiąc, ja się nie czuję winny w tym momencie, że tak powiem, nie? Widzowie, ja nie wiem, co mam o tym myśleć, po prostu czekam na waszą informację w komentarzach i tyle, no, ja po prostu na dany moment skończę ten odcinek, bo totalnie nie wiem, nie wiem, po prostu nie mam co z tym zrobić, ja ewentualnie mógłbym pójść przeszukać jej dom, ale może to zrobimy po prostu w następnym odcinku, ja muszę się po prostu z nią spotkać, mówić, pogadać, szczerze, no, bo ta sytuacja jest totalnie dziwna i wydaje mi się, że, no, że tutaj... Mamy duży kłopot, szczerze przyznam, z tym, że ona po prostu przypomniała sobie teraz i może to trochę potrwać, zanim ona wszystko sobie, że tak powiem, poukłada w głowie i póki co może mieć taki strasznie duży mętlik tych wszystkich rzeczy, które sobie przypomniała i może dlatego takie, tak się dziwnie zachowuje. No nieważne, w każdym razie widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, pozdro, pa.